Witajcie kochani, właśnie jesteśmy na hali na ulicy Polnej w Warszawie, gdzie odbywa się kursokonferencja dla trenerów piłki nożnej, organizowana przez Football Conference. Ponownie zostałem zaproszony. Ostatnio była teoria z trenerem Michelem Echali. Teraz skupimy się na praktyce, gdzie będzie prelegentem trener Marek Śledź. Trener Marek jest koordynatorem Akademii w klubie RKS Raków Częstochowa, a miłym akcentem jest udział moich podopiecznych z klubu UKS Warszawia rocznika 2003, nasz kręgosłup naszej drużyny, czyli zawodnicy występujący na pozycjach 6, 8 i 10 będą uczestniczyli w treningu. Trenerze, bardzo fajny trening, bardzo dziękuję, że moi zawodnicy mogli wziąć udział. Chciałem się zapytać, jak często w Rakowie Częstochowa takie treningi przeprowadzacie tego typu? Trening zindywidualizowany generalnie w tych aspektach, które już powiedziałem, czyli cztery projekty, które są spisanymi projektami, jest realizowany co tydzień w środę jako druga jednostka treningowa, czyli w godzinach popołudniowych, ale on jest dedykowany tylko wąskiej grupie zawodników, tak? To nie są treningi dla wszystkich, tylko dla wybranych. Czyli typowo 6, 8, 10, czy staracie się w szerszej grupie, a osoby, które zachowują taką tendencję, takie kreatywność, to dopiero ich... Tylko bierzecie? 6, 8, 10 w tym projekcie, w którym u mnie ćwiczę, bo za ten projekt ja odpowiadam. Tak? W tym projekcie funkcjonują tylko 6, 8, 10. W innych projektach funkcjonują inni zawodnicy, tak jak mówię o projekcie 9, projekt 7, tak. 11, projekt głową 4 i 5, to są projekty dedykowane innym zawodnikom. Także na takie zajęcia indywidualne przychodzi średnio, nie wiem, 25-30 chłopców, wybranych spośród dwóch grup, bo też dzielimy to na dwa etapy, czyli etap piłki juniorskiej i etap piłki poniżej juniorskiej. Mhm. I wtedy te dwa treningi prowadzimy z różnymi środkami oczywiście, na dwóch grup szkoleniowych. Jasne. Dzisiaj byliśmy gościnni, przegraliśmy 3-2, mam nadzieję, że będziemy mieli okazję się zrewanżować. Nie przegraliście, wspólnie myślę, wygraliśmy fajnie spędzony czas. Na tym etapie nie ma przegranych, wygranych, to zawodnictwo miało być tylko taką wisienką na torcie, ale myślę, że przebiegło dość fajnie. Super, dziękuję jeszcze raz. Dziękuję również. I do zobaczenia.